Für mich hat Johannes Paul II. Eine sehr große Bedeutung. Mein Eindruck von ihm war immer, ist ein Mensch gewesen, der das Leben kannte. Er hat mich immer fasziniert durch seinen authentischen Glauben. To był rok 2004. Zadzwoniła do mnie do Warszawy ta dyrektor teatru z Bonn i powiedziała, czy słyszałaś o tej sztuce, którą on napisał. Ja powiedziałam, słyszałam, mnie ta sztuka tak średnio podoba, ale wiersze mi się podoba. I wtedy ta dyrektor teatru powiedziała, no dobrze, to zrób coś z wierszami. Kilka miesięcy wertowałam dokumenty dotyczące życia Karola Wojtyły. Zaczęłam wspaniałą podróż po bardzo ciekawym życiu. Człowieka, który ma bardzo dużo planów. I po kilku miesiącach powstał ten spektakl. Ein dunkler Hintergrund, ein Kerzenleuchter, ein Teppich. Das Ensemble trägt die Texte fast ohne Gestik vor. Später kommt noch die Musik dazu. Das spürte man, die Nähe, die auf einmal zwischen dem Publikum und den Vortragenden da war. Ich konnte die schnell pochenden Herzen der Menschen hören, die neben mir saßen. Es war ein Mysterium, das einem nur selten im Leben widerfährt. Bilanz unseres Untergrundtheaters. To jest 38. Spektakl, to jest w ogóle ewenement. To nie jest moja zasługa, że ten spektakl jest taki ciekawy. To po prostu było bardzo ciekawe życie. I z tego życia można było zrobić tylko ciekawy spektakl. Szanowna Pani, w imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II bardzo dziękuję za list z dnia 2 lutego, zawierający informacje o poświęconym mu słuchowisku teatralnym i zaprezentowanym w Eurotheater Central w Bonn. Ojciec Święty życzy, by kontakt ze sztuką i pięknem słowa był ciekawą przygodą artystyczną, zachętą do twórczej pracy, osobistej refleksji oraz dobrych natchnień ducha. Watykan, 23 lutego 2005 roku.